Dzień dobry, nazywam się Ewa Frołow. Barbara Lebedowicz, dzień dobry. Miło nam przywitać Państwa na webinarium pod tytułem Jak kompetencje zamieniać w kwalifikacje, czyli o co chodzi w ZSK. Organizatorem dzisiejszego spotkania jest Instytut Badań Edukacyjnych, który wspiera wdrażanie w naszym kraju zintegrowanego systemu kwalifikacji. Dzisiejsze spotkanie dedykujemy wychowawcom, pedagogom szkolnym, doradcom zawodowym, doradcom metodycznym, konsultantom i wszystkim osobom, które poszukują inspiracji, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o idei uczenia się przez całe życie, a także o kształtowaniu ich planów edukacyjno-zawodowych właśnie w kontekście zintegrowanego systemu kwalifikacji. Na wstępie chcielibyśmy Państwa zaprosić do takiego osadzenia się w temacie. Zapraszamy zatem do takiej refleksji nad dynamiką współczesnego świata oraz nad wyzwaniami, jakie stawia przed nami rynek pracy. Za sprawą zmian politycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych rynek pracy ulega ciągłemu rozwojowi, ciągle się zmienia. W związku z tym współcześni pracodawcy i pracownicy muszą zmierzyć się z zupełnie inną rzeczywistością niż pokolenie ich rodziców. Warto w związku z tą dynamiką uświadamiać młodym ludziom, że w trakcie swojej aktywności zawodowej będą wielokrotnie zmieniali wykonywane profesje. Tylko niewielki procent społeczeństwa będzie pracował w jednym zawodzie aż do emerytury. O zmianach na rynku pracy jeszcze do niedawna mówiono w przedziałach co 20 lat. W związku ze zmianami, w związku z dynamiką, która następuje w ekspresowym tempie, dziś o zmianach na rynku pracy mówimy co 5 lat. Przykładowo, 20 lat temu nikt nie przypuszczał, że dziś będzie zapotrzebowanie na takie zawody jak influencer, youtuber, specjalista do spraw sztucznej inteligencji czy social media manager. To oznacza, że uczniowie, którzy obecnie są w szkołach, z dużym prawdopodobieństwem będą wykonywać zawody, które jeszcze nie istnieją. A my, doradcy zawodowi, nauczyciele i pedagodzy, mamy za zadanie ich do tego przygotować, do wejścia na rynek pracy i do wykonywania kwalifikacji, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Co to oznacza dla młodzieży? Co to oznacza dla osób, która wspiera młodzież? Jesteśmy w ciągłym procesie zmian. Przecież już Heraklit z Efezu mówił, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. My dziś zapraszamy Państwa do perspektywy, w której kwalifikacje są jedną z odpowiedzi na tę zmianę. Zintegrowany system kwalifikacji opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym powszechnie dostępnym zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. Jest to publiczna baza danych gromadząca kwalifikacje włączone do ZSK, zarówno te nadawane w obszarach oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i kwalifikacje rynkowe. W świetle przedstawionych realiów na obecnym rynku pracy bardzo użyteczne są kwalifikacje rynkowe. To one wychodzą z potrzeb rynku i one są odpowiedzią na te zmiany. Dlatego warto mówić o zintegrowanym systemie kwalifikacji uczniom, młodzieży. Warto uświadamiać ich, że taki system istnieje i jakie korzyści niesie. A o tym, że warto, my z Ewą wiemy z własnego doświadczenia. No właśnie, od września 2018 roku do lutego, w zasadzie do początku marca bieżącego roku, zrealizowaliśmy
88 lekcji na terenie całego kraju, które poświęcone były właśnie tematyce idei uczenia się przez całe życie, a także zintegrowanemu systemowi kwalifikacji. Jak Państwo widzą na tym slajdzie, blisko 4000 minut rozmawialiśmy o potrzebach współczesnego rynku pracy, o możliwościach, które daje ZSK. Dotarliśmy do blisko 2500 młodych uczniów. Byli to na początku w 2018 roku uczniowie jeszcze ostatnich wtedy klas gimnazjalnych i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, a ostatnio byli to uczniowie szkół średnich, czyli liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych pierwszego stopnia. Na tej mapie widzicie Państwo te 28 miejscowości, do których dotarliśmy. Byliśmy zarówno w dużych aglomeracjach, jak i w zupełnie małych miastach. We wszystkich tych miejscach nasze lekcje spotykały się z dobrym odbiorem uczniów, a dodatkowo wciąż wzbudzały zainteresowanie nauczycieli. Często trafialiśmy do tych szkół na zaproszenie dyrektorów szkół albo nauczycieli, którzy gościli na naszych seminariach, byli uczestnikami naszych seminariów. To, co za chwilę Państwu omówimy i pokażemy, wynika z doświadczeń Basi i moich, w wyniku, które zebrałyśmy prowadząc te lekcje poświęcone zintegrowanemu systemowi kwalifikacji. Uznałyśmy bowiem, że formuła webinarium będzie z jednej strony doskonałą okazją do tego, żeby podzielić się bogatym doświadczeniem, z drugiej strony będzie odpowiedzią na potrzeby Państwa, czyli osób, które poszukują, jak powiedziałam wcześniej, inspiracji. Natomiast dostosowałyśmy te lekcje do potrzeb formuły online. Mamy w związku z tym nadzieję, że zarówno te rozwiązania metodyczne, o których za chwilę będziemy mówiły, będziecie Państwo z powodzeniem, jeśli uważacie, uznacie je za wartościowe, będziecie mogli przenieść je do swojej pracy z uczniami w tej chwili w formule online, albo, mam nadzieję, od września będzie można je zastosować już w warunkach klasowo-lekcyjnych. Dlatego teraz przejdźmy do wirtualnej klasy, jednej z wielu klas w Polsce, na lekcję poświęconą zintegrowanemu systemowi kwalifikacji i idei uczenia się przez całe życie. Naszą lekcję zaczynamy od przedstawienia uczniom kontekstu. Po co w ogóle my tutaj przyjechałyśmy i po co warto słuchać o zintegrowanym systemie kwalifikacji? Warto powiedzieć w tym miejscu, że zintegrowany system kwalifikacji jest to system, który funkcjonuje w naszym kraju na mocy ustawy. I zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele, jak i my funkcjonujemy w tym systemie. Więc warto po pierwsze mieć świadomość, że taki system jest, skoro w nim funkcjonujemy, a po drugie znać możliwości, jakie on daje, by móc w przyszłości z nich skorzystać. Na początku ja zaznaczam zawsze też cele, jakie sobie zakładam na lekcję. Zakładamy na naszą lekcję dwa cele. Uczniowie poznają, jakie mają możliwości drogi dojścia do kwalifikacji, i dowiedzą się, jak już dziś mogą przygotować się do wejścia na rynek pracy. Na początku zapraszam uczniów do takiej burzy mózgów, żeby zastanowili się, co dla nich oznacza słowo kwalifikacja. Widzą Państwo na slajdzie, jakie najczęściej padają odpowiedzi. I z naszego doświadczenia wynika, że jednak najczęściej ta kwalifikacja kojarzy się uczniom z umiejętnością i zawodem.
Mhm. I to, co Państwo widzą teraz na ekranie, to jest print screen z aplikacji, którą można zastosować właśnie do tych warunków online'owych. Aplikacja nazywa się Answer Garden. W warunkach klasowych burzę mózgów tą wykonujemy w taki tradycyjny sposób. Mamy przygotowane kolorowe karteczki post-it i uczniowie na nich, na tablicy przyklejają te swoje skojarzenia. Idąc dalej, pogłębiamy ten wątek. Kwalifikacja dla mnie to umiejętność, zawód. I prosimy uczniów, by weszli na chwilę w rolę pracodawcy. Prosimy, by sobie wyobrazili, jesteście pracodawcą i potrzebujecie do swojej firmy zatrudnić nowego pracownika. Wyobraźmy sobie, że ja z Ewą aplikujemy na to stanowisko i obie deklarujemy, że mamy wszystkie umiejętności, które pozwolą nam spełnić czynności zawodowe na danym stanowisku. To teraz właśnie pytanie do uczniów. Jak myślicie, po czym poznacie, że któraś z nas ma te kwalifikacje, te kompetencje? Co nas uwiarygodni w waszych oczach jako potencjalnego pracodawcy? I tutaj uczniowie bardzo szybko generują odpowiedź, że uwiarygodnić może kandydata w oczach pracodawcy dokument, który potwierdzi te kwalifikacje. W momencie, kiedy zaczynamy mówić o tym, że kwalifikacja jest tożsama z dokumentem, jest to też doskonała okazja do tego, żeby porozmawiać o polskiej ramie kwalifikacji. Oczywiście ta lekcja, którą w tej chwili omawiamy, nie daje nam zbyt dużo przestrzeni na zatrzymanie się nad tematyką polskiej ramy kwalifikacji. Natomiast jest to rzeczywiście fantastyczna okazja do tego, by uczniowie mogli zreflektować, że na przykład mając świadectwo ukończenia wcześniej gimnazjum, a teraz 8-letniej szkoły podstawowej, tym samym mają pierwszą kwalifikację pełną. Pamiętam taką sytuację, kiedy to byłam w jednym z techników w starszej klasie i w momencie, kiedy rozmawialiśmy właśnie o dokumentach, które już uczniowie mają, jedna z dziewczyn sięgnęła do swojej torby i wyjęła z niej wtedy świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z logotypem PRK. I to był niesamowicie taki ważny moment, bo wszyscy uczniowie wtedy zreflektowali, że faktycznie oni mają też te kwalifikacje cząstkowe w chwili, kiedy pozytywnie przechodzą egzaminy zawodowe. Więc warto tutaj tę dłuższą chwilę zatrzymać się i zaakcentować ten moment pojawiających się już w tej chwili powszechnie na drukach świadectw, logotypów z oznaczeniem polskiej ramy kwalifikacji. Jak już omówimy ten wątek, to tutaj pogłębiamy, jak to jest z tymi dokumentami. Co trzeba zrobić, żeby dokument otrzymać? Oczywiście uczniowie z łatwością mówią, że aby otrzymać dokument, trzeba najpierw zdać egzamin. I tutaj wymieniamy przykładowo albo oczywiście maturalny w pierwszej kolejności im się kojarzy, albo egzamin zawodowy. Więc warto podkreślić i mocno w tym momencie zaakcentować, że umiejętność to nie jest to samo co kwalifikacja. Kwalifikacja to jest umiejętność robienia czegoś potwierdzona dokumentem. Tutaj przedstawiamy uczniom nowe pojęcie wprowadzamy, walidacja. Walidacja równa się sprawdzanie. Walidacja jest to pojęcie, które funkcjonuje w zintegrowanym systemie kwalifikacji i zapowiadamy, że na kolejnym etapie lekcji głębiej się przyjrzymy, czym ona jest i jakie tutaj są możliwości tego sprawdzania. Wracając do tego przykładu z pracodawcą, zastanówmy się wspólnie, po co są nam te dokumenty w takim razie. I tutaj
zgrabnie przechodzimy do kolejnego wątku, że dokumenty otwierają nam drogę na rynek pracy. Tutaj widzimy właśnie taki przykładowy slajd, że jest to taki paszport, żeby wejść na ten rynek pracy. I skoro już ten wątek zostaje poruszony, to zachęcamy też, żeby bliżej się przyjrzeć, jaki jest ten współczesny rynek pracy. W warunkach klasowych robimy tutaj taką dyskusję i efekty później zbieramy na tablicy. Jeśli chodzi o warunki online, to rekomendujemy do pracy z taką wirtualną tablicą narzędzie Lino. I tutaj za chwilę pokażę, jakie najczęściej zostają wygenerowane przez uczniów odpowiedzi. Jakie cechy widzą? Tutaj bardzo, bardzo dużo pojawia się różnych skojarzeń. Przykładowo jest to rynek pracy, który jest elastyczny, tak, jest otwarty, jest lokalny, brak pewności zatrudnienia na tym rynku pracy. Jednak najczęściej pojawiają się skojarzenia, że rynek pracy jest dynamiczny, zmienny, wymagający i wymaga od nas kwalifikacji. I tutaj ten moduł lekcji kończymy takim wnioskiem, że kwalifikacje są nam potrzebne, żebyśmy na ten rynek pracy mogli wejść, ale jeżeli nie chcemy z niego wypaść, to my te kwalifikacje musimy na bieżąco, nieustannie aktualizować. Warto ten wątek pociągnąć jeszcze przez chwilę. My wykorzystałyśmy na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania slajd, który Państwo w tej chwili widzą. Jest to doskonała okazja do tego, by porozmawiać z uczniami o właśnie idei uczenia się przez całe życie. Bo zazwyczaj, jeśli pytamy uczniów o uczenie się, to kojarzy się ono im z systemem klasowo-lekcyjnym, z lekcją, ławką, nauczycielem, tablicą. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy szerzej rozmawiać o uczeniu się, to nagle uczniowie odkrywają, że uczyć się można doskonale przy różnych innych okazjach, a niekoniecznie tylko w szkole, absolutnie nie deprecjonując rangi i wagi szkoły, ale można uczyć się od innych, można uczyć się realizując swoje pasje. Stąd z jednej strony warto akcentować, że ten moment uczenia się w dzisiejszych szczególnie czasach, o czym mówiła na początku Basia, nie można zakończyć na etapie tylko edukacji formalnej. Natomiast z drugiej strony warto popatrzeć na uczenie się w perspektywie całożyciowej. I dochodzimy tutaj do takiego momentu w naszej lekcji. To jest taki moduł, gdzie fizycznie w klasie wygląda to tak, że kiedy któraś z nas prowadzi te lekcje, bierze do ręki kredę albo bierze, jeśli to robi na tradycyjnej tablicy, albo bierze marker, jeśli to robi na flipcharcie. Równocześnie zapraszamy uczniów do tego, żeby sięgnęli po kartki, po coś do pisania czy do rysowania. Wiem, że wysyłając zaproszenie do Państwa, którzy jesteście w tej chwili z nami, też prosiłyśmy o to, byście przygotowali coś do rysowania. Jeśli macie ochotę, sięgnijcie w tej chwili po tę kartkę i ołówek czy długopis. I podążajcie za mną z tym, co za chwilę się tutaj będzie działo. Na naszej tablicy rysujemy oś. Oś oznacza wiek. Zazwyczaj, kiedy pytam uczniów, jakie ich zdaniem kamienie milowe, czyli ile lat warto zaznaczyć na tej osi wieku, to wierzcie mi Państwo, że młodzież bez względu na to, czy to jest północ, południe, wschód czy zachód Polski, jest zgodna co do tego, że na pewno na tej osi powinna pojawić się liczba 18. Z różnych względów wejście w dorosłość jest dla nich ważne. Dalej mówią o tym, że byłoby świetnie, gdyby wskazać na tej osi 24-25 lat.
Dlaczego? Mówią, że głównie dlatego, że to jest taki moment, który kojarzy im się z zakończeniem edukacji i z wejściem tak na poważnie na rynek pracy. Dalej 40 lat proponują, dlatego że mówią, iż to jest taki moment, kiedy osoba gruntuje się na rynku pracy. I kolejnym takim momentem w życiu człowieka, który zazwyczaj zaznaczamy, to jest albo słowo emerytura piszemy, albo gdzieś okres okołoemerytalny. I znowu, jeśli mam przestrzeń, to mogę wykorzystać ten moment lekcji do tego, żeby porozmawiać o kwestiach demograficznych, o tym, że jest prawdopodobne, że ta potrzeba bycia na rynku pracy w aktywności będzie coraz dłuższa. Natomiast jeśli nie mam czasu, przechodzę do analizy tego schematu. Na czym ona polega? Otóż po pierwsze bierzemy pod lupę ten okres od urodzenia człowieka do 18 roku życia. Na pytanie, gdzie najczęściej wtedy ludzie się uczą, odpowiedź jest jedna. Uczą się w szkole. Czy to uczenie się zajmuje dużo, średnio czy mało czasu? Uczniowie są zgodni co do tego, że oczywiście uczenie się jest wtedy ich główną aktywnością. Dlatego na tym naszym schemacie zaznaczamy dosyć pokaźny czworokąt i wpisujemy, że tym miejscem, gdzie uczniowie się uczą, jest głównie szkoła. Kiedy analizujemy ten etap od 25 do 40 roku życia i przyglądamy się po pierwsze, jak dużo czasu poświęcamy uczeniu się, w odczuciu młodzieży to jest już nieco mniej niż w tym wcześniejszym etapie. Natomiast wachlarz miejsc i okoliczności uczenia się jest zdecydowanie szerszy. Padają różne hasła. Młodzież mówi, że mogą się wtedy uczyć na studiach. Po maturze wiele osób wybiera studia, więc mówią, idę na studia. Coraz częściej młodzi ludzie mówią jednak, po studiach wybieram pracę. Mogę uczyć się, realizując zadania zawodowe. Ale oprócz tego, jeśli już jestem na rynku pracy, cały czas mam potrzebę doskonalenia swoich kompetencji, czyli biorę udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach czy innego rodzaju dokształtach. Państwo widzą tutaj przykładowe odpowiedzi uczniów. Tak jak powiedziałam, tych odpowiedzi pada znacznie więcej. Zamieściłyśmy te najczęściej powtarzające się. Z kolei bierzemy pod uwagę kolejny etap życia człowieka i tu padają bardzo różne odpowiedzi. Po pierwsze, młodzież mówi, na pewno w tym wieku dojrzałym, dorosłym można uczyć się, realizując swoje pasje i zainteresowania. Zgodni są też co do tego, że absolutnie wszyscy uczymy się z internetu. Poza tym młodzież mówi, mogę doskonale uczyć się od innych, czy to od przyjaciół, czy od rodziców. Na pewno inne osoby mogą mnie uczyć wielu wartościowych rzeczy. Można uczyć się, realizując się w podróżach. Można uczyć się samemu. Znowu tych odpowiedzi jest bardzo, bardzo dużo. Młodzież, kiedy pisze w taki sposób, jak Państwo teraz widzicie na tym naszym slajdzie, te ich propozycje, to czasami już ubiegają mnie i mówią, ale dlaczego Pani w taki dziwny sposób zapisuje te rzeczy na naszej tablicy? No i to jest, drodzy Państwo, ten moment, kiedy odczarowujemy schemat. Co robimy? Obudowujemy te słowa, które się pojawiają jako ostatnie, mięśniami, bicepsami, różnego rodzaju innymi mięśniami. Dorysowujemy główkę, dorysowujemy, drodzy Państwo, nóżki i tym oto sposobem okazuje się, że tak naprawdę stworzyliśmy razem takiego ludzika, możemy go jeszcze wyposażyć w taki rekwizyt, który pokazuje, że on się z różnymi rzeczami siłuje, sprawdza, mierzy, bo to jest ten moment lekcji, kiedy odkrywamy jej temat. A temat naszej lekcji brzmi najpierw masa,
później rzeźba, różne drogi dojścia do kwalifikacji. Temat jest niezwykle chwytliwy dla młodzieży. Można, odwołując się do tego tematu, przeanalizować jeszcze ten schemat, który młodzież ma przed oczyma. Okazuje się bowiem, że jesteśmy zgodni co do tego, że do 18 roku życia, gdzie w naszym kraju obowiązuje obowiązek szkolny, obowiązek nauki, wszyscy bezwzględnie robimy tak zwaną masę. Natomiast te kolejne etapy naszego życia, no to jest już rzeźba. I rzeźbimy bardziej, powiedziałabym, w sposób zróżnicowany, w zależności od możliwości, w zależności od predyspozycji i od wszelkich innych uwarunkowań. Mhm. Ja jeszcze też dopowiem do tego naszego ludzika, że uczniowie na lekcjach dali mu nazwę, ma on swoje imię, to jest Pakerek. I wracając jeszcze do tego schematu, który omówiła Ewa, zatrzymujemy się na tym przedziale od 0 do 18 roku życia, dopytując uczniów, czy w szkole jesteście poddawani walidacji, żeby sprawdzić, czy dobrze przyswoili to pojęcie, które wprowadziliśmy wcześniej. I rzeczywiście tutaj pokażę na slajdzie najczęściej udzielane odpowiedzi. Szkolne formy walidacji, tak jak Państwo widzą na slajdzie, dla uczniów to chociażby matura, klasówki i inne. Pytamy później, okej, a czy na tym etapie, w tym przedziale do tego 18 roku życia otrzymujecie już jakieś dokumenty? Tak, i tutaj uczniowie też bez większych problemów, w zależności w jakiej szkole gościmy, wymieniają dokumenty. Chciałabym jeszcze tutaj wrócić do naszego Pakerka i dopytuję w tym momencie uczniów, bo tak jak mówiła Ewa, ten rysunek jest na tablicy w tych warunkach klasowych i oni też mają przed sobą, bo rysowaliśmy wspólnie, dopytuję dobrze, jak to jest w tym etapie, kiedy już uczymy się od innych, kiedy kończymy tą edukację w szkole i tak jak mamy na naszym rysunku, uczymy się czy to przez hobby, od innych, przez internet, czy wtedy mamy taką możliwość, żeby poddać się walidacji, potwierdzić swoje umiejętności, kompetencje i otrzymać dokument, który jest kwalifikacją. No i oczywiście tutaj z takim rozżaleniem uczniowie mówią, że nie, no szkoda, ale nie ma takiej możliwości. I właśnie mówimy, że zintegrowany system kwalifikacji daje wam taką możliwość. Daje wam możliwość, byście wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które nabyliście w toku nauki, czy to od innych, czy poprzez książki, czy podróże, byście mogli we wskazanej jednostce walidacyjnej potwierdzić i uzyskać kwalifikacje. I proszę Państwa, kolejny moduł lekcji, do którego zapraszamy uczniów, opieramy o animację. Animację, którą mamy umieszczoną w kanale YouTube. Na prezentacji macie Państwo też do niej link. Zachęcamy do korzystania z tej animacji, ponieważ ona spotyka się z takim dobrym odbiorem ze strony młodzieży i jest świetnym materiałem merytorycznym do omówienia kolejnych zagadnień. Do czego wykorzystujemy animację? Przede wszystkim animacja z łatwością może pokazać, że bohater zdobywa bardzo różne, niezbliżone, niepokrewne kwalifikacje. Czyli do oglądania animacji warto to oglądanie ukierunkować dwoma pytaniami. Pierwsze pytanie jest takie właśnie, jakie kwalifikacje zdobył bohater animacji Arek? I drugie pytanie, które zazwyczaj kieruję do uczniów, jest takie, żeby oglądając film zwrócili uwagę, jakimi metodami
walidowano kompetencje bohatera filmu. Film trwa zaledwie 5 minut. Zapraszamy Państwa teraz do obejrzenia tego filmu. Te osoby, ci z Państwa, którzy będą oglądali to po raz pierwszy, zachęcam też do szczególnej uważności i poszukania odpowiedzi na te dwa pytania, które zadałam. Jakie kwalifikacje zdobył Arek i jakimi metodami walidowano go? Zapraszamy do animacji. Poznajcie Arka. To zwykły chłopak. Uczył się może przeciętnie, ale zawsze miał wiele zainteresowań. Programowanie, ogrodnictwo, gotowanie. Uczymy się przez całe życie. W szkole, pracy, w domu. Ciągle zdobywamy nowe kompetencje. Nadchodzi jednak taki dzień, gdy młody człowiek musi się usamodzielnić. Arek postanowił znaleźć pracę. Znał się na programowaniu, dlatego poszedł do wiodącej firmy komputerowej. Ale jak udowodnić, że coś potrafisz, choć nie uczyłeś się tego w szkole? Dzięki walidacji możesz teraz potwierdzić także to, czego nauczyłeś się poza szkołą. Dziś liczy się to, co umiesz, a nie to, jaką szkołę skończyłeś. Uczysz się przez całe życie. Pracując i realizując swoje pasje, też zdobywasz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Walidacja to sformalizowany proces sprawdzania, czy osiągnąłeś wymagane dla danej kwalifikacji efekty uczenia się. Walidacja. 100% skuteczności. Nie ma jednej metody walidacji, tak jak nie ma jednej ścieżki, która prowadzi do zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Nieważne, którą przeszedłeś. W nowym systemie zawsze będziesz mógł potwierdzić to, czego się nauczyłeś. Jedną z metod stosowanych w walidacji jest ocena dowodów zebranych w portfolio. Dowodami mogą być na przykład zaświadczenia, referencje, próbki pracy, zdjęcia czy nagrania. To było dobrze płatne zajęcie, ale po paru latach Arek miał dość stresu, deadline'ów i wyrabiania targetów. Postanowił rzucić pracę w korpo. Chciał być bliżej natury. Znów skorzystał z walidacji efektów uczenia się. Tym razem zastosowano w jego przypadku metodę obserwacji w miejscu pracy. Asesor sprawdza, jak osoba, która przystąpiła do walidacji, wykonuje określone czynności. Spokojna praca służyła Arkowi tylko przez jakiś czas. Zaczął tęsknić za odrobiną adrenaliny. Arek wiedział, co ma robić. W wyniku walidacji można zdobyć również te kwalifikacje, których obserwacja w miejscu pracy byłaby zbyt niebezpieczna. W takich przypadkach stosuje się symulację. Arek znów dostał wymarzoną pracę. Dziś liczy się nie sposób uczenia się, ale jego efekty. To, co naprawdę wiesz i potrafisz. Dzięki walidacji możesz zdobyć kwalifikacje niezależnie od tego, jak się uczyłeś. Uczniowie nie mają problemu, proszę Państwa, z tym, żeby wymienić zawody, które zdobył bohater animacji. Ciekawe jest natomiast to, kiedy konstatują, że programista, że kucharz i ogrodnik
to nie są kwalifikacje pokrewne, blisko siebie. Co to znaczy dla uczniów, tych, z którymi rozmawiam? Ano, jest to swego rodzaju odkryciem, że jeśli nawet wybiorą nie te kwalifikacje, w której ostatecznie czują się dobrze albo czują, że ten wybór jest właściwy, to z powodzeniem mogą, mając wiedzę na temat systemu, o którym rozmawiamy na lekcji, mogą sięgnąć po rozwiązania, które proponuje ten system i przekwalifikować się. Kolejny wątek to metody walidacji. Ciekawym takim rozwiązaniem, moim zdaniem, jest zatrzymanie się dłużej na metodzie portfolio. Oczywiście samo wymienienie metod nie sprawia im też żadnej trudności i obserwacja w miejscu pracy i symulacja zostają wymieniane jednym tchem. Natomiast troszkę dłużej rozmawiamy o metodzie portfolio. Dlaczego naszym zdaniem warto o tej metodzie trochę dłużej mówić na lekcji, którą proponujemy? Ano, żeby zostawić młodzież z taką refleksją, że portfolio to nie jest metoda, o której warto myśleć wtedy, kiedy będę się szykowała do wejścia na rynek pracy. Bo kiedy zadaję pytanie, kto waszym zdaniem potrzebuje współcześnie mieć portfolio, by z sukcesem albo z większym powodzeniem funkcjonować na rynku pracy, jako pierwsza pada odpowiedź modelka. Ale coraz częściej, oprócz z kolei wymienianych zawodów artystycznych, pojawiają się odpowiedzi, że na przykład stolarz dzisiejszy potrzebuje mieć portfolio, czy glazurnik, który chce mieć wzięcie na rynku pracy, także potrzebuje mieć portfolio. Kiedy pytam, co zdaniem młodzieży oni już dzisiaj mogliby włożyć do swojego portfolio, gdyby mieli je kompletować, to nagle uzmysławiają sobie, że mają już cały wachlarz różnych dowodów, które potwierdzają ich i kwalifikacje, bo to mogą być już świadectwa, i kompetencje, bo to mogą być umowy wolontariackie, to mogą być referencje od pracodawców, jeśli pracują gdzieś dorywczo. My tutaj na potrzeby dzisiejszego spotkania zaprezentowałyśmy Państwu na slajdzie zrzut z mojego portfolio. Jest to produkt, który jest w zasobach właśnie Instytutu Badań Edukacyjnych. O moim portfolio jeszcze chwilkę powiemy na zakończenie naszego spotkania. I na tym etapie mamy wyczerpane wszystkie już moduły, jeśli chodzi o naszą lekcję. I takim idealnym zakończeniem, podsumowaniem, które nam się bardzo dobrze sprawdza, jest plakat, który wyświetlam właśnie teraz na prezentacji. Plakat podsumowujący. Co dzisiaj wydarzyło się na lekcji? Tak, żeby to domknąć, jeszcze omawiamy każdy element. Dzisiaj na lekcji mówiliśmy o tym, że rynek pracy jest jak pendolino. Cały świat jest dynamiczny, szybko się zmienia. Żeby do tego pociągu wejść, który jest metaforą rynku pracy, to trzeba mieć aktualny bilet w postaci kwalifikacji. Ale żeby z tego pociągu nie wypaść, to trzeba raz na jakiś czas ten bilet aktualizować. I tu piszemy z wykrzyknikiem. Nie chcesz wypaść w domyśle z pociągu, to się ucz. LLL, skrót od Lifelong Learning, czyli wracamy do naszego pakerka. Wszyscy uczymy się przez całe życie. Zintegrowany system kwalifikacji mówi, że nieważne jaką drogą pójdziesz po te kwalifikacje, czy nabędziesz je na drodze edukacji formalnej, czy edukacji pozaformalnej, czy na drodze nieformalnego uczenia się, ważne jest, że jeżeli poddasz się walidacji i udowodnisz,
że umiesz wykonywać dane czynności, otrzymasz kwalifikacje. I ten plakat podsumowuje całą lekcję, ale nie jest jeszcze ostatnim etapem. O ostatnim etapie powie Ewa. Jeżeli mamy przestrzeń, jeżeli zostaje nam chwilka czasu, to warto, i to znowu nasza dobra praktyka, sprawdza się, drodzy Państwo, mini debata. Mini debata polega na tym, że w zależności od warunków, w jakich te lekcje realizujemy, przygotowujemy kartki albo plakaty z napisem tak i nie, i mając plakat podsumowujący przed chwilą na widoku, że tak powiem, warto zapytać uczniów już na całkowicie takie domknięcie jednostki lekcyjnej, czy po tych 45 minutach, kiedy to być może po raz pierwszy usłyszałeś o tym, że jest wyzwanie, które wiąże się z potrzebą uczenia się przez całe życie, a z drugiej strony mamy w Polsce wdrażany zintegrowany system kwalifikacji, który niesie ze sobą różnego rodzaju narzędzia i rozwiązania. To jak myślisz, czy to jest dla ciebie użyteczne, przydatne? Czy widzisz w tym dla siebie sens? Jeśli tak, stań przy tym napisie tak. Jeśli z kolei uważasz, że to jest kolejny wymysł bezużyteczny, bez wartości dla ciebie, pójdź w kierunku nie. Być może jest tak, że po tych 45 minutach masz zwyczajnie za mało danych albo nie masz jeszcze zdania na ten temat. Stań po środku. Nie bez powodu, proszę Państwa, na tym slajdzie zaznaczyłyśmy więcej tych stópek skierowałyśmy w stronę tak, bo doświadczenie i praktyka wskazują, że generalnie młodzież idzie bardziej na tak. Sporadycznie ktoś staje przy nie, czasami niektóre osoby w klasie stają po środku. I znowu, jeśli jest taka możliwość, warto porozmawiać, czym kierowali się uczniowie, dokonując tego wyboru. Czasami jest to też niezwykle poznawczo ciekawe, kiedy w tym momencie lekcji włączają się nauczyciele, którzy z tyłu obserwują naszą lekcję, którzy towarzyszą nam i także biorą udział w tej mini debacie. Pamiętam sytuację, kiedy w jednym z techników budowlanych, to była bodaj trzecia klasa technikum, towarzyszyła mi wychowawczyni tej klasy i na koniec przy tej mini debacie, kiedy zapytałam, no właśnie tak, nie, a może po środku, pani wychowawczyni jako pierwsza wyszła na środek i stanęła przy tak. Kiedy zapytałam, dlaczego pani stanęła, skąd ten wybór, to było niesamowite dla mnie, kiedy pani zwróciła się w stronę swoich uczniów, takich chłopaków blisko 2 metry i próbując patrzeć im w oczy, powiedziała: ja muszę się uczyć całe życie, by podążać za wami, by móc nadążać za tym, jak świat się zmienia i proponować wam atrakcyjne rozwiązania podczas naszych wspólnych lekcji. To było dla mnie niesamowite doświadczenie, które dane mi było przeżyć. Więc to już jest nasza lekcja podana, przedstawiona w całości. Też chciałabym w tym momencie takie kulisy Państwu przedstawić, że ta lekcja też się zmieniała, tak? My w niewielkim stopniu podczas naszych doświadczeń podążaliśmy za uczniami, obserwowaliśmy, za jakim kierunkiem bardziej podążają, co może mniej jest dla nich jakoś przyswajalne. I to już jest ten nasz taki ostateczny produkt, tak jak Państwo widzieli na początku, po tych wszystkich liczbach przetestowany. I my też zapraszamy do takiego testowania tej naszej lekcji, do inspirowania się, do wykorzystywania w swojej pracy. Co dalej, Basiu? Co dalej?
Dalej, tak jak Ewa mówiła już w pewnym etapie, że do niektórych wątków, które były delikatnie zaakcentowane, jeszcze powrócimy. I to jest właśnie ten moment. Według nas, z naszego doświadczenia wynika, że warto jest pogłębić na lekcjach, na pracy z uczniami jeszcze te oto zagadnienia, które widać na slajdzie. Zawód, a kwalifikacja. Tutaj też jest duże zamieszanie wśród uczniów. Jeszcze wiele z nich nie jest w stanie do końca rozpoznać, czym jest zawód, czym jest kwalifikacja, czy to jest to samo, a jak się różni, to czym się różni. Ile kwalifikacji składa się na jeden zawód? Metoda portfolio, gromadzenie dowodów potwierdzających kompetencje i kwalifikacje, my też dzisiaj na naszej lekcji, na naszym webinarze poświęciłyśmy niewielką część temu zagadnieniu, a jest ono też bardzo, bardzo owocne, jeśli chodzi o pracę z uczniami. I tutaj też powiem z własnego doświadczenia, że na jednej z lekcji wygenerowałam z uczniami taki pomysł, żeby zrobić wyzwanie. I jak zaczyna się na przykład rok szkolny, warto zaproponować uczniom, że raz na kwartał będziemy wspólnie w klasie robić przegląd tego naszego portfolio. Jak już wspólnie odszyfrujemy, czym to portfolio jest i jakie dokumenty oni mogą do tego portfolio dokładać już dziś. Na przykład, tak jak Ewa mówiła, umowy wolontariackie, zaświadczenie o praktykach, zaświadczenie o udziale w jakimś konkursie szkolnym, to można właśnie zrobić takie wyzwanie w danej klasie i raz na jakiś czas robić podsumowanie, kto ma najlepsze efekty. Też dzisiaj poruszyłyśmy w niewielkim stopniu temat polskiej ramy kwalifikacji. Też zachęcamy do tego, żeby pogłębiać to zagadnienie, żeby zrobić lekcje może na pracy z wzorami świadectw, żeby uczniowie mogli zobaczyć, że to logo PRK jest już na ich dokumentach, żeby oni to porównali, wyjaśnić im różnice. Tak samo walidacja, czyli słynny AREK, który nam się nigdy nie nudzi, jest takim tematem, który został tutaj delikatnie poruszony, a też zachęcamy, żeby z uczniami dłużej o tym porozmawiać. I te wszystkie zagadnienia, jeżeli ktoś poczuje, to warto według nas ułożyć w cały cykl lekcji i pracować z uczniami nawet cały rok. Zastanawiałyśmy się też, drodzy Państwo, gdzie można treści, o których dzisiaj rozmawiamy, zaaplikować w takiej rzeczywistości szkolnej. Bo jeśli popatrzymy z metapoziomu na podstawę programową, to pewnie trudno byłoby tam znaleźć tematykę zintegrowanego systemu kwalifikacji tak wprost literalnie nazwaną. Natomiast na slajdzie, który Państwu w tej chwili prezentujemy, proponujemy możliwości zaaplikowania tej tematyki w rzeczywistości szkolnej. Wyobrażamy sobie, że jeśli oglądają nas Państwo wychowawcy klas, to mamy poczucie, że cykl lekcji, o którym wspominała Basia, z powodzeniem można zaprojektować i zrealizować w ramach swoich godzin wychowawczych, godzin do dyspozycji wychowawcy klasy. Absolutnie ta tematyka wpisuje się tak najbardziej chyba wprost w zajęcia związane z doradztwem zawodowym. Mamy też poczucie, że ciekawe byłoby spotkanie z rodzicami, podczas którego elementem byłoby przybliżenie tej tematyki w atrakcyjny oczywiście sposób rodzicom, bo robiłam swego czasu eksperyment wśród znajomych rodziców i wiem, że jeśli pytam, co znaczy, czy w ogóle dostrzegli taki znaczek biało-czarny na świadectwach ukończenia szkoły swoich dzieci, czy na świadectwach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
to część w ogóle nie ma świadomości, znacząca część nie ma świadomości, że w ogóle takie znaczki są. Więc myślę, że to byłoby też wartościowe dla rodziców. Równocześnie można byłoby, naszym zdaniem, przygotować taki element samokształceniowej rady pedagogicznej, gdzie jeśli Państwo widzieliby przestrzeń i mieliby ochotę, mogliby Państwo to o tym, o czym dziś rozmawiamy, opowiedzieć swoim koleżankom i kolegom dyrekcji szkoły, w której pracujecie. Mamy też poczucie, że ta tematyka byłaby być może atrakcyjna podczas eventów, które odbywają się w Państwa szkołach. Czy to na przykład z okazji Dnia Otwartych Drzwi, czy na przykład giełdy zawodów, które w różnych szkołach się odbywają. Lista jest na pewno długa, my dajemy tylko swoje przykłady. Natomiast, drodzy Państwo, my się spotykamy dzisiaj w końcówce projektu, który realizujemy w Instytucie Badań Edukacyjnych. W ramach tego projektu, który właśnie kończymy, oferowaliśmy lekcje uczniom szkół średnich, a także oferowaliśmy szkolenia nazywane przez nas seminariami dla Państwa nauczycieli. Od lipca rozpoczynamy realizację kolejnego projektu. Obie z Basią będziemy zaangażowane, będziemy pracowały przy rozwiązaniach, będziemy wypracowywały produkty, które mają być użyteczne w szkołach, a nawet w przedszkolach. Popatrzcie Państwo na slajd, który w tej chwili wyświetlam. To jest gama oferty, taka ofertowa, którą mamy dla Państwa od lipca do końca 2021 roku. Zobaczcie Państwo, że tu mamy zarówno zajęcia dla przedszkolaków, lekcje w szkołach podstawowych, tak jak wcześniej były w szkołach średnich. Mamy, drodzy Państwo, warsztaty dedykowane nie tylko uczniom, ale także rodzicom. Mamy w końcu materiały informacyjne, które będziemy dostarczali Państwu tak, by ułatwiały pracę z uczniami, rodzicami. Będą też spotkania informacyjne. W dalszym ciągu w ofercie mamy szkolenia, seminaria dla nauczycieli i w związku z doświadczeniem, które teraz wszyscy nabywamy od marca do tej chwili, widzimy zasadność przygotowywania webinariów. Część tej oferty jest odpowiedzią na potrzeby Państwa, z którymi spotykaliśmy się podczas seminariów, podczas rozmów. Państwo mówili nam o tym, że nie wystarczy pójść z tymi tematami, lekcjami pokazowymi do szkół średnich, że szkoły podstawowe też na tę ofertę czekają. Stąd mamy tę ofertę także dla Państwa. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy webinar, to pozostaje nam już tylko bardzo serdecznie podziękować Państwu za udział. I też jeszcze dodam, że osoby, które są z nami teraz w tym momencie, przy rejestracji podawały swój adres mailowy i my w odpowiedzi prześlemy właśnie tą prezentację, którą mieli Państwo okazję dzisiaj zobaczyć, oraz szczegółowy scenariusz lekcji, którą prezentowałyśmy. Na slajdzie widzicie Państwo też kontakt do nas. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Mamy nadzieję, że będziecie się Państwo do nas odzywali, zgłaszali swoje potrzeby, być może inspirowali także nas do działania, tak by to, co przygotowujemy w zespołach zadaniowych Instytutu Badań Edukacyjnych, odpowiadało Państwa potrzebom. Byłoby nam też bardzo miło, gdyby Państwo, którzy jesteście z nami, byście Państwo w czacie pozostawili informację zwrotną, krótką informację zwrotną dla nas, na ile to, co przygotowałyśmy dzisiaj, było dla Państwa użyteczne i przydatne, bądź też dla nas niezwykle cenne będą informacje, co powinnyśmy zmienić, co powinnyśmy udoskonalić, co powinnyśmy poprawić.
Dziękujemy serdecznie za spotkanie. Dziękujemy.